galop. A jak? Mógł klient dopłacić za cyklinowanie bezpyłowe. Nie chciał? To po złości, kurze jak najbardziej. No, tylko że klienta nie ma w domu i to my pylicę dostaniemy. Dobra, dobra, nie mądź się. Teraz tak, ja swoją robotę skończyłem, to mam fajrant, a ty bierzesz lakier i rakielujesz byle jak na odpierdol, jak uczyłem. W końcu obcego robimy. No ale to chyba odkurzyć trzeba najpierw, bo z pół centymetra pyłu na podłodze leży. A co on nam płaci za odkurzanie czy za cyklinowanie z lakierowaniem? Maluj na kopę, tylko se okno otwórz i maskę załóż, bo od niemieckiego ekologicznego lakiera bezzapachowego to tylko etykietę mamy. To co jest w wiaderku? Chińska jakość. Dobra, młody, maluj, a ja idę przepłukać gardło do Monopola. Tam jaki toksyczny, nawet ładnie pachnie. Zimno jest, kurna, co będę okno otwierał. Jadziem z koksem. O kurde, Wojtasz, skąd masz tyle bimru? Przecież w tej butli to z 1,5 litra jest. A byłem w weekend u Wojka na wsi, to mi dał. Nazywają to zew puszczy. Ale ja wolę mniej oficjalną nazwę. Zew dupy. Podobno taki dobry, że dupę urywa. No to co, próbujemy? Co, nie czekamy na Spacona? Księga ulicy mówi wyraźnie. Kto nie czeka na ziomka z otwieraniem flaszek, ten będzie grubszy niż walaszek. No nareszcie jest. A co ty tak jakoś inaczej wyglądasz? No bo lakierowanie było, jakoś dziwnie się czuję po tej chińskiej inhalacji. Zaraz ci się lepiej zrobi, jak się bimberku napijesz. Dawaj, kurna. O, pyszota! Wszystko co dobre, kończy się w chuj szybko. Jak LPG w BMC. I jak Spacer lepiej ci? Kurna, zajebiście! Miałeś rację, że mi się poprawi, jakiś taki wyurany się zrobiłem! Idziemy komuś wklepać? Czekaj, mordo, daj posiedzieć. No to ja się idę odlać. Co jest, kurwa? Wyjebać ci z Barbary? O kurna, mordy, chodźcie szybko! Co jest? Ale moc jest po tym bimbrze! Przywaliłem z czachy, nawet nie sajpety, a drzewo upadło jak Jan Rodzyn i sobie głupi ryj rozwaliło, aż mi się śmiać zachciało! Ty, to pewnie od tego bimbru taki power! O kurwa! Prawdopodobnie chiński lakier wszedł w reakcję z zewem dupy, a możliwe, że i z chińską metą, dlatego tylko Spacer ma moc. A tam, sroc, pewnie drzewo było spróchniałe i dlatego się przewróciło, a nie żadna tam moc. O, założysz się? No co, jak ty hajsu nie masz? Czyli mam tyle samo, co ty? Spokojnie, mordy, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No dobra, Spacer, dajesz. Ale co? Wystrzacha z ciebie. No walisz, gruchę. Oho. O. Kurwa, nie swoją w bokserze! Oho, no to Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to jebnu! Jest moc! Max! No ale Maxa to zawsze mam! Tifa, tycha. Dobra, co innego musimy wykombinować. Dobra, spróbuj podnieść golfa ci ślaka. No co, ty przecież się zesra nie podniesie. Nie mówiłem! Nie no, zesrałem się, bo mi się srać chciał, a golfa to z palcem w dupie podniosę. No czy może nie teraz, tylko jak się umyję. Rozumu troszkę jak było było, chociaż nie wiem, za to moc wzrosła w pizdu! Zwycięstwo! Dobra, Spacer, leć na chatę zmienić nachy, a my w tym czasie opracujemy jakiś plan. Dobra, czekaj. Spacer, mordo, wyrzuć tego golfa! No dobra, koniec żartów, teraz prawdziwa akcja. Widzisz ten bankomat za ulicą? Widzę. To na mój znak biegniesz, wyrywasz go ze ściany, a potem biegniemy z nim w bezpieczne miejsce, czyli pod most, i tam go rozpracujemy. Wszystko jasne? Jasne. To dajesz. Legia Warszawa, to najlepszy klub. Tylko uważaj na autobus. No i wpadł pod 148. Spoko, nic mu nie jest. Spacer, bankomat. Dobra, teraz dawaj z nim, nie czekaj, nie tam. No i rozwalił go na miejscu. Dobra, Wojtas, ruchy, nie mamy czasu, bierzemy hajs i spierdalamy! Widzieliście, z palcem w dupie to zrobiłem, niepokonany! Spacer, później będziemy rozkminiać, zbieraj siano i spadamy! W tramwaju jest tłok, w pociągu jest tłok, kibice na Legię jadą, w
wtem nagle ktoś stał, zaśpiewam ja wam, o kurwa, psy przyjechały. Stać się, znowu jesteście aresztowani! O kurwa, uciekamy? Nie, spokojnie, mordeczki, niech nas zawiną do suki. Uciekniemy w czasie jazdy, nawet ci nie zorientują. 38 100, 38 200, 38 300, 38 350, jesteśmy bogaci! Dobra, Spejson, wywalaj drzwi i tyle nas widzieli. Robi się, czekajcie, tylko rozpęd wezmę i... O kurna, stracił moc. Już po nas. Chłopaki, ja nie chcę nic sugerować, ale to, że policja nie bierze już teraz łapówek, to tylko takie plotki. Może się jakoś dogadamy, nie? No dobra, to ile się należy? Wszystko.